Cześć moi drodzy, witajcie, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jest wcześnie rano, no nie tak wcześnie, 7 rano, ale jest dosyć zimno. Słuchajcie, w nocy przymrozki, teraz chyba 2 albo 3 stopnie. Naprawdę zimno, ale słońce grzeje, więc nie jest najgorzej. Dzisiaj są matury, trzeci dzień matur. I słuchajcie, nie zazdroszczę młodym ludziom, którzy zdają teraz matury, bo najpierw strajk nauczycieli, teraz w końcu matury się odbywają, ale ciągle słyszymy, że są informacje, że podłożona jest bomba, a to w jednej szkole bomba, a to w drugiej szkole bomba. To wszystko są fałszywe alarmy, ale matury się nie odbywają, są przerwane, przyjeżdża policja, sprawdza i tak dalej. Cały czas poszukiwani są sprawcy tych fałszywych alarmów i na razie nikogo nie znaleziono, ale myślę, że to jest wielki stres dla wszystkich zdających matury. Nie wiem, czy wtedy matury się nie odbywają, są przełożone na czerwiec prawdopodobnie. Bardzo nieprzyjemna sprawa. Szczególnie dla maturzystów. Jeśli ktoś się tak wygłupia, to naprawdę musi być naprawdę niemądry. No cóż, życzę wszystkim maturzystom, żeby zdali matury, żeby bez kłopotu dostali się na studia, na które mają zamiar się dostać. Trzymajcie się, miłego dnia. Widzę, że będzie słonecznie. Mam nadzieję, że się ociepli. Już prognozy mówią, że będzie coraz cieplej. Cześć, pa, pa. Do usłyszenia następnym razem.